Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Ponad 800 gości, mieszkańców województwa, w tym duchowieństwo, samorządowcy, sołtysi, koła gospodyń wiejskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych wzięło udział w wojewódzkim spotkaniu opłatkowym w Teatrze Wielkim w Łodzi. Przyjechali z całego regionu na zaproszenie Grzegorza Schreibera, marszałka województwa łódzkiego oraz Iwony Koperskiej, przewodniczącej Sejmiku województwa łódzkiego. Ten wieczór był okazją do połamania się opłatkiem i podzielenia ciepłymi słowami. Państwu i sobie i nam życzę, abyśmy to wszystko czynili z miłością, abyśmy miłość mieli w sobie, abyśmy ją mogli dawać innym, abyśmy ją obdarowywali nie tylko najbliższych. Wszystkim Polakom w te nadchodzące święta życzę Boga. Boga w domu, Boga w sercu, bo bez Boga nic się nie dzieje. Z mieszkańcami regionu spotkali się również członkowie zarządu oraz radni sejmiku. Gościem spotkania był kardynał Grzegorz Ryś. Świąteczny klimat wieczoru podkreślił koncert zespołu Trevoci. Trzech tenorów oczarowało publiczność. Poczęstunek wigilijny przygotowały koła gospodyń wiejskich z naszego regionu. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Do siego roku. Zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Niech ten czas będzie okazją do serdecznych spotkań w gronie najbliższych, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Życzy zarząd, redakcja i pracownicy STVK Centrum Zgierz. Super promocja dla aktywnych abonentów. Pakiet internetowy 150 megabitów na sekundę za 50% abonamentu przez 6 miesięcy. Jak zwykle szczegóły oferty w Biurze Obsługi Klienta Zgierz Lechonia 2 Parter. Drodzy Zgierzanie, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Stowarzyszenie Przemysłowa Staniszewskiego życzę Państwu zdrowych, spokojnych, radosnych, rodzinnych, wesołych świąt! Szanowni Państwo, mieszkańcy województwa łódzkiego, z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech te wyjątkowe dni niosą ze sobą nie tylko radość, lecz także spokój i wiele chwil spędzonych w gronie najbliższych. Niech każde życzenie, śpiew kolęd dodają blasku tym świętu. Życzę Państwu zdrowia, spełnienia marzeń, a także czasu spędzonego z rodziną i przyjaciółmi. W nadchodzącym roku niech los obdarzy Państwa pomyślnością i sukcesami. Wesołych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, w tym szczególnym czasie Świąt Bożego Narodzenia, w dniu własnym, władz miasta Zgierza, chciałbym życzyć Państwu samej pomyślności, dużo zdrowia,
radości i czasu na spędzanie z najbliższymi, aby ten czas świąt był czasem szczególnym, ale także owocował na to, co przed nami, a więc rokiem 2024, który mam nadzieję będzie obfitował same pozytywne chwile. Wszystkiego dobrego. Edukacja jest procesem całożyciowym. Nie da się dzisiaj edukacji zamknąć w jednym etapie ludzkiego życia. Rozwój nauki, techniki, procesy globalizacyjne powodują, że człowiek musi uczyć się przez całe życie, zdobywać wiedzę, pozyskiwać nowe kwalifikacje i umiejętności. Technik sterylizacji jest to nauka w kierunku obsługi sterylizatorów i sterylizacji narzędzi. Jest to bardzo ważny zawód w dziedzinie medycyny. Lifelong learning to nie tylko chwilowa moda czy przejaw nowomowy. To megatrend promowany przez organizacje międzynarodowe. Dzisiaj stawiamy na dorosłość wspieraną edukacją i rozwojem. Lifelong learning to korzyści nie tylko w wymiarze jednostkowym, ale i globalnym. To sposób budowy kapitału społecznego. Wyedukowane, otwarte na zmiany także w życiu zawodowym społeczeństwo tworzy silną gospodarkę. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu znajduje najlepsze warunki na realizację programu tego kursu. Życzymy wszystkim, aby to Boże Narodzenie było czasem przepełnionym spokojem, miłością, czasem na refleksję. Wspaniałych, radosnych świąt, pięknych dekoracji i rozkwitającego nowego roku. Życzymy radości z drobiazgów oraz ze wspólnych spotkań przy wigilijnym stole. By być lepszymi ludźmi, nie musimy czekać na lepszą przyszłość i lepsze czasy. Dzień dobry, Aleksandra Gębicka i Rafał Woźniak. Witamy Państwa tuż przed świętami. Dziś w programie lokalnym postaramy się wprowadzić klimat bożonarodzeniowy. Choć będzie też poważnie, bo w końcu powiemy o uchwalonym budżecie miasta. Zapraszamy na specjalne wydanie programu lokalnego. Dzięki poparciu 16 radnych przyjęty został budżet miasta na rok 2024. Nie było żadnego głosu przeciwko temu dokumentowi. Pozostali radni wstrzymali się od głosu. O czym mówiono podczas dyskusji o przyszłorocznych finansach Zgierza? Rada Miasta w czwartek podjęła uchwałę budżetową na rok 2024. Zakłada ona dochody ogółem na kwotę 348 milionów złotych, a wydatki na kwotę 364 milionów. Deficyt wyniesie prawie 16,5 miliona, który ma zostać pokryty m.in. z emisji obligacji skarbowych.
Prezydent przyznaje, że to budżet trudny ze względu na specyfikę przyszłego roku. Zwiększenie kosztów pracowniczych i ciągły deficyt wpływów z podatku PIT w szacowanej wysokości około 40 milionów złotych. Budżet niełatwy po raz kolejny, zwłaszcza w kontekście sytuacji finansowej samorządów i tym naszego samorządu, kiedy to uszczerbek w dochodach wynikających chociażby z udziału w podatkach sięga ponad 40 milionów złotych, ale budżet skupiający się głównie na realizacji i kontynuacji działań już podjętych, zgłaszanych przeze mnie, przyjmowanych przez Radę dotyczące inwestycji w zakresie infrastruktury, a również tych realizowanych chociażby w oparciu o fundusze norweskie, fundusze krajowe czy fundusze europejskie, wieńczymy pewne dzieło, zakres skali realizacji jest niemały po raz kolejny. W tym roku mieliśmy ponad 100 milionów w realizacjach inwestycji, wyrobiliśmy ponad 80 milionów złotych. Na przyszły rok mamy założone ponad 90 milionów w inwestycjach. Pokazuje to, jak fajnie i dynamicznie może w mieście się wiele rzeczy dziać, zmieniać i dzięki temu również miasto zyskuje. Projekt uchwały budżetowej omawiany był na komisjach. Najważniejsza była opinia Komisji Gospodarki i Finansów. Komisja dokonała analizy budżetu. Finalnie zaopiniowała budżet pozytywnie. W 2024 roku to kontynuacja inwestycji i rozliczenie środków zewnętrznych w rekordowej kwocie prawie 94 milionów złotych. Przypomnę tylko, że daje ten budżet możliwość realizacji takich przedsięwzięć jak remont ulicy Barlickiego, Dąbrowskiego, ronda na przy Pałacu Ślubów, czyli na ulicy 1 Maja, będzie czyszczony staw miejski, co oczywiście i koryto rzeki Bzury, co oczywiście wpłynie pozytywnie na stan wód opadowych, które będą schodziły do tego zbiornika w sposób płynny i nie będzie zalewania tak zwanego dołku. Inwestycje, na które jeszcze mieszkańcy czekają, mogę wskazać budowę parku na osiedlu, powstanie balonu na ośrodku Mosiru w Zgierzu do piłki nożnej oraz połączenie Malinki z parkiem miejskim. Projekt uchwały budżetowej wzbudzał wiele dyskusji, udało się go jednak przegłosować. 16 głosowało za, 5 wstrzymało się od głosu. Radny Łukasz Wróblewski wyjaśniał, dlaczego wstrzymał się od głosu. Nie poparłem tego budżetu. Już tradycyjnie ten budżet jest tworzony jakby poza wszystkimi radnymi. Nie mamy na niego żadnego wpływu. Propozycje, o których mówimy w ciągu roku, nie znajdują odzwierciedlenia w zapisach budżetowych, więc budżet po prostu, wiadomo, przeszedł. Większość tutaj pisowsko-prezydencka jest stabilna. My stabilnie jesteśmy po stronie Zgierzan i wolelibyśmy, żeby ten budżet był bardziej przejrzysty, bardziej nastawiony na rozwój. Jest to po prostu budżet. Czyli co tam jest nieczytelne? Nie, no tam nie ma po prostu jakiejś spójnej wizji. To jest kontynuacja inwestycji, które są potrzebne, tylko że one są prowadzone w taki sposób chaotyczny. Gdzieś się jakąś trafią pieniądze, tam coś robimy. Czy to nas mocno popycha do przodu? Pewnie mogłoby być lepiej. Prezydent miasta podziękował radnym za przyjęcie budżetu oraz dotychczasową współpracę. Podziękował też wszystkim pracownikom urzędu, którzy opracowali dokument. Debata młodzieży na temat poczucia bezpieczeństwa zorganizowana przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu i Komendy Powiatowej Policji. Poruszano sporo ważnych problemów, z którymi spotykają się uczniowie. Mam prawo do bezpieczeństwa. Pod takim tytułem w Urzędzie Miasta Zgierza odbyła się niedawno debata społeczna, w której uczestniczyli przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta, uczniowie szkół średnich, funkcjonariusze ze Zgierskiej Komendy Policji oraz przedstawiciele Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego. Dzisiejsze spotkanie ma pokazać, że my jako dorośli, my pedagodzy, ale też i my policjanci pomagamy tym ludziom otworzyć się, wskazać im drogę, gdzie powinni się skierować, ale też taką zwykłą rozmową, która ma spowodować, że są słuchani, że będą wysłuchani. Jeżeli przyjdzie im zmierzyć się z problemem, to na pewno będą wysłuchani. Dostaną pomoc, taką oczywiście prawną, która się tyczy osoby, która jest przemocowana, ale też i pomoc wysłuchania, pomoc, która sprawi, że będą mogli być
i czuć się bezpiecznie. Tematem rozmowy było ogólno pojęte bezpieczeństwo w miejscach, w których młodzi ludzie przebywają najwięcej. Między innymi szkoła, dom, czy też przemieszczanie się po drogach. Nie pominięto też tak bardzo ważnego teraz tematu, jakim jest bezpieczeństwo w internecie. Na celu mieliśmy tutaj przede wszystkim bezpieczeństwo naszych młodzieży, wypracować wspólne działania młodzieży. Młodzież powinna nam powiedzieć, jak w których miejscach jest niebezpiecznie, do kogo się zgłosić, bo tak naprawdę to młodzież nie wie. Będziemy rozmawiali o bezpieczeństwie w domu, tak, o przemocy domowej, gdzie młodzież absolutnie o tym, młodzież i dzieci, uczniowie nie chcą o tym mówić, bo to jest taki dość drażliwy temat. Bezpieczeństwo jest sprawą kluczową w szkołach. Tak pokazują badania. Wszystko, co dzieje się w szkołach, jest pochodną poczucia bezpieczeństwa. I na bezpieczeństwo to składają się nie tylko środki materialne, ale także to, co jest bardzo ważne. Relacje, normy i sposób radzenia sobie w sytuacjach trudnych, szczególnie kiedy pojawiają się nowe zagrożenia, cyberzagrożenia. W lutym planujemy też takie spotkanie dla dyrektorów szkół, gdzie będą przedstawione dzisiaj wspólnie wypracowane wnioski na temat bezpieczeństwa ogólnego. Uczniowie mieli okazję wypowiedzieć się, jakie miejsca są dla nich przyjazne i gdzie ich zdaniem tego bezpieczeństwa brakuje. Dzięki takiej debacie policja jest nie tylko w stanie przekazać cenne informacje, ale również pozyskać wiedzę, którą może wykorzystać do poprawy bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Spotkanie wigilijne drużyny i środowiska Fabrykanci Łódzkie za nami. W poniedziałkowy wieczór na hali lodowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji było świątecznie w obecności bardzo wielu znanych gości. Poniedziałkowy wieczór na hali lodowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu odbyło się hokejowe spotkanie wigilijne drużyny i środowiska Fabrykanci Łódzkie. Aż niebo rozgrzało. Piekło zawarte, niebo otwarte, a słowo ciałem się stało. Rzeczywiście czas świąt Bożego Narodzenia, tych szczególnych okazji do spotkań, jest wyjątkowy. Dzisiaj napawa nas duma z tego, że możemy przy tej okazji spotkać i świętować to, co o czym pan poseł wspominał. Reaktywację hokeja w Zgierzu, reaktywację po ponad 30 latach niebytu tego sportu w naszym mieście, kiedy mamy okazję kolejną dyscyplin sportowych mocno rozwijać. I to, co za oknami jest, można powiedzieć, wieloletnim wysiłkiem i starym wielu osób, dzisiaj daje nadzieję na lepsze jutro, w którym, mam nadzieję, te wszystkie plany, zamierzenia zostaną zrealizowane. Będzie szansa na grę w ekstraklasie, a w pierwszej kolejności budowanie silnego zespołu. W spotkaniu brało udział wielu znamienitych gości, między innymi przedstawiciele polskiego i międzynarodowego hokeja, mediów, biznesu oraz reprezentanci władz samorządowych i Sejmu. Ja bardzo się cieszę, bo szanowni państwo, zrobiliśmy tę wigilię w tym miejscu, tutaj na obok, za szybą jeszcze na tafli lodowej i ogólnie tu są tłumy ludzi. Tutaj szczególnie w weekend są tłumy ludzi i to jest strzał w dziesiątkę z tym lodowiskiem. I jak wiedzą niektórzy z gości, bo zgierzanie to wiedzą, ale niektórzy nie wiedzą, tutaj w Zgierzu 30 lat temu były dwa kluby hokejowe, Włókniarz Zgierz i Boruta Zgierz. I jest takie pragnienie, aby ten hokej w Zgierzu wrócił tutaj, bo to miasto kiedyś oddychało hokejem na lodzie. Wspomniano również o nowo powstałej arenie lodowej w Zgierzu i o ogromnym wkładzie, jaki wniesie ta inwestycja w promowanie i rozwój sportów zimowych, a przede wszystkim hokeja. Jestem zachwycony tym obiektem i na pewno my jako związek będziemy się starali również przeprowadzać tutaj jakieś, też mam kilka pomysłów. Myślę, że nawet można wystartować do organizacji w przyszłości Mistrzostw Świata kategorii 18, czy to dziewcząt, czy to chłopców, czy ewentualnie przeprowadzić tutaj na tym obiekcie meczu Super Puchar Polski, bo ten obiekt zasługuje na to, żeby go wypromować
chciałem władzom miasta, całemu środowisku podziękować, że po prostu ta determinacja doprowadza do tego, że powoli po tych 30-35 latach tak no trochę niebytu, jeżeli chodzi o infrastrukturę hokejową w Polsce. Dzisiaj to małymi krokami, ale już takimi dosyć coraz bardziej widocznymi, to się posuwa do przodu. Dzięki takiemu promowaniu, spotkaniom w miłej świątecznej atmosferze i wsparciu władz sportowych, Zgierz ma szansę za kilka lat stać się jednym z największych ośrodków polskiego hokeja na lodzie. Odrestaurowane meble, cudowne obrazy i przepiękne ozdoby świąteczne, to wszystko można podziwiać w jednym ze zgierskich domów. Zobaczcie Państwo sami, jakie są tam skarby. Niedawno nasza ekipa wraz z kamerą gościła w niezwykłym miejscu. Dom i stylowe wnętrza przepełnione pięknymi meblami oraz przedmiotami to dzieło państwa kucharskich, którzy z pasją od wielu lat przyozdabiają swoje miejsce zamieszkania. Spełniamy się jak gdyby na stare lata. Po prostu całe życieśmy ciężko pracowali. No byliśmy wspólnie w Borucie pracownikami, później przeszliśmy na własny, że tak powiem, interes. Ponieważ oboje mamy jakieś tam lepsze, gorsze poczucie estetyki, no to zaczynamy tam, powiedzmy sobie tam, no, zbierać, kolekcjonować, dokupować, no mój Boże, no, na coś, jakieś odrobinę przyjemności na stare lata nam się chyba należy. Przez lata właściciele zbierali i kolekcjonowali różne rzeczy, ale wiele ozdabiających wnętrza tego domu przedmiotów to ich dzieło. Malowanie obrazów, tworzenie ozdób, w tym wielu związanych ze świętami, znajdowanie, odnawianie i odrestaurowywanie mebli, tak gospodarze łączą swoje pasje i wolny czas. Dużo rzeczy wykonuję sama, no wszystkie. Takie dłubanie, może nie wszystkie bombki, jak na Wielkanoc, no to może praktycznie wszystko są mojej produkcji, bym tak powiedziała. Kiedyś malowałam, teraz trochę się przestawiłam bardziej na takie ozdoby. No i tak, żeby było przyjemnie, świątecznie, nastrojowo. Stare lata odkryłem zamiłowanie do drewna, generalnie rzecz biorąc. A ponieważ no, chałupa jest jaka jest i trzeba było ją umeblować jakoś, no to zacząłem tam jeździć, szukać takie po różnych takich zakamarkach, krzesła, szereg takich ciekawych rzeczy, które mi się udało gdzieś tam, ten kredens na przykład, żeśmy odrestaurowali, no, te fotele. No w zasadzie praktycznie wszystko. Z chęci podzielenia się i pokazania swojego dorobku narodził się też pomysł zapraszania do domu najmłodszych gości. Zawsze ciekawe świata dzieci znajdą tutaj wiele nieznanych im rzeczy i poznają tradycyjne i świąteczne dekoracje i wystroje wnętrz. Ponieważ kochamy dzieci, chcemy im pokazać, jak wygląda tradycja, bo może nie wszystkie dzieci... Nie wszystkie rodziny kultywują aż tak może. Przyszło mi do głowy, że ponieważ no, rodzice tego w domu nie zrobią, nie każdy przywiązuje wagę, bo tak jak mówię, no, widzą święta poprzez prezenty no i galerie handlowe, gdzie tam tata zabierze. Chodziło o to między innymi, żeby pokazać, pokazać tym maluszkom, że w domu u nich też może sobie tą bombkę powiesić. Ta poprzednia grupa, która była, dostała w prezencie od nas bombki kolorowe takie, gdzie żona każdemu na pamiątkę imię napisała. Teraz, w tych czasach nieustannego pośpiechu, gospodarzom udało się w ścianach swojego domu zamknąć czas i tradycję, a przekazywanie jej młodszym pokoleniom to piękna inicjatywa. Tym bardziej dziękujemy za zaproszenie i możliwość odwiedzin w tym niezwykłym miejscu. Kolędy i pastorałki to nieodłączny element świąt Bożego Narodzenia. Ostatnio w Starym Młynie odbył się konkurs wokalny, którego następstwem był wyjątkowy koncert, który zaraz Państwu zaprezentujemy. 19 grudnia na sali widowiskowej Starego Młyna odbył się koncert laureatów 10. wokalnego konkursu kolęd i pastorałek na świąteczną nutę zorganizowanego przez Centrum Kultury Dziecka. Dlatego zapraszamy do odsłuchania wystąpień uczestników. Thank you.
czerpią, czy już wiesz, kim okaże się twój syn, twój mały chłopiec. Mario, czy już wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć? Czy ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr, że dałaś życie temu, kto tobie życie dał? Mario, czy już wiesz, że pewnego dnia przybył ci wzrok ślepemu? Mario, czy już wiesz, że twój synek ma wybawić nas od złego? Czy ty wiesz, że twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna? Że patrząc w jego oczy najświętszą widzisz twarz, Mario. Bożego Syna urodzę.
Czerno nocy, niepojęta, drzewo, co na mrozie pękasz, pomóżcie mnie umęczonej wędrować w dalekie strony. O Józefie, ty mnie wspomóż, byśmy doszli gdzie do domu. Już ból mi ciało przeszywa, a gdzie ja będę rodziła? Już nie mogę płakać z żalu, już mnie stopy ognie palą, a tu jeszcze taka droga. Ani domu, ani ognia, lisy po śniegu rysują, z boku na boku. Zaśpiewajmy pastorałkę od serca do ucha, gdy za oknem biało śniegu poducha, poducha. Już Pan Jezus w żłobie leży na wyścigi, każdy wierzy zobaczyć Maluka, Maluka. Już Pan Jezus w żłobie leży na wyścigi, każdy wierzy zobaczyć Maluka, Maluka. Powitajmy malutkiego Jezusa z radością, a Marię Matkę Jego z godnością, godnością. Niech mu wszystkie dzwony grają, aniołowie zaśpiewają wesołą nowinę, nowinę. Niech mu wszystkie dzwony grają, aniołowie zaśpiewają wesołą nowinę, nowinę. Sianie cicho śpi, cicho śpi, a Marii z oczu płyną szczęścia łzy, szczęścia łzy. Okruszyną moja miła, ból ciebie porodziła. Witaj mi, witaj mi, witaj mi. Okruszyną moja miła, ból ciebie porodziła. Witaj mi, witaj mi, witaj mi. Leży w głowie hucz, huczom delikatnej osobie, osobie. Hej, żyjno, dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, w Betlejem. Hej, żyjno, dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, w Betlejem. Pastuszkowiec z podarunkiem przebiegli, przebiegli. Kołoszowe obóz nocy obiegli, obiegli. Hej, żyjno, dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, w Betlejem. Hej, żyjno, dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, w Betlejem. Anioł pański sam ogłosił te dziwy, te dziwy, których oni nie słyszeli, jak żywi, jak żywi. Hej, żyjno, dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, w Betlejem. Hej, żyjno, dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, w Betlejem. Thank you.
Na dziś to już wszystko. Życzymy Państwu zdrowych, pogodnych świąt spędzonych w gronie najbliższych. Dzień dobry, Maja Małaszek, zapraszam Państwa na najnowsze wydanie serwisu. Kolejnym krokiem, który przybliża miasto i jego mieszkańców do rozwiązania problemu składowisk niebezpiecznych przy Miroszewskiej, Łukasińskiego i Struga, jest raport, który określa wpływ na środowisko oraz technologie i koszty rekultywacji składowisk odpadów opracowany przez Łukasiewicz, Łódzki Instytut Technologiczny. W przedświąteczny poniedziałek zaprezentowano jego wyniki. Dokument koncentruje się na trzech niezrekultywowanych składowiskach: odpadów poprodukcyjnych, gipsów i popiołów oraz historycznych odpadów poprzemysłowych za Bzurą. Każde ze składowisk ma inny charakter i inny wpływ na środowisko, dlatego każdy został potraktowany odrębnie. Dla każdego zaproponowano indywidualne rozwiązania technologiczne oraz oszacowano koszty rekultywacji. Dużo włożyliśmy pracy, żeby pozyskać informacje, co na tych składowiskach może być, jakie mogą być produkty, jaką mogą być produkty rozkładu, bo proszę pamiętać, że same zanieczyszczenia organiczne, szczególnie jeśli chodzi o organiczne substancje, one same w sobie są zagrożeniem, ale one przez te ileś lat ulegają transformacji pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, pod wpływem różnych innych czynników, innych związków, pod wpływem czynników utleniających, czasami redukujących, mogą powstawać różne produkty, o których nie wiemy, a które mogą być bardziej toksyczne niż same wyjściowe związki. Raport jest spójny z zapisami ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych, która objęła swoim oddziaływaniem m.in. nasze miasto, a o ustanowienie której od lat zabiegał prezydent Zgierza. Cieszę się ogromnie, bo to jest kolejny milowy krok, można powiedzieć, po licznych działaniach naszego samorządu od 2015 roku, który wykonujemy na poradzenie sobie z problemem. Dzisiaj kolejny element, który mam nadzieję już umożliwi aplikowanie o konkretne wartości finansowe. To oczekiwanie już się w pewnym sensie materializuje, bo w pierwszym kwartale przyszłego roku współpracujący z miastem Łukasiewicz wystąpi o środki europejskie na, najogólniej mówiąc, ochronę wód na terenach zdegradowanych w Zgierzu. Początek roku przyniesie otwarcie nowego programu miejskiego. Wprowadzenie Zgierskiej Karty Mieszkańca radni przegłosowali na listopadowej sesji. Karta Zgierzanina ma ułatwić dostęp do różnych atrakcji i wydarzeń proponowanych przez instytucje miejskie i firmy. Ma też poszerzyć ofertę spędzania wolnego czasu i zwiększyć dostępność do komunikacji miejskiej. Obecnie działające karty dużej rodziny i seniora pozostają, ale zyskują integralność z nowym produktem. Zgierska Karta Mieszkańca będzie połączona z mobilną aplikacją miejską, której pełnoletni użytkownicy uzyskają powiadomienie o aktualnych promocjach i nowościach. Jest jednak pewien ważny szczegół odróżniający kartę Zgierzanina od poprzednich programów. Karta nie jest bezterminowa i nie odwołalnie wydawana tylko i wyłącznie dla każdego, bo będzie trzeba pewien obowiązek własny wykonywać poprzez przekładanie rozliczeń finansowych, informacje o tym, że składało się sprawozdanie podatkowe w naszym lokalnym urzędzie skarbowym i wykazywać fakt rozliczenia na terenie miasta. Dzięki temu chociażby dla roku 2024 ten czas będzie przesunięty do końca maja, a w kolejnych latach do zawsze do tego okresu po złożeniu sprawozdania w urzędzie skarbowym. Otrzymanie karty mieszkańca będzie poprzedzało złożenie wniosku dostępnego w aplikacji miejskiej na stronie karta.miasto.zgierz.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta albo w Zgierskim Centrum Seniora przy ulicy Narodowicza 29. Tam też uzyskamy informacje o benefitach wynikających z jej posiadania. Karta powstała w ramach projektu Zgierz – Nowoczesne Miasto po godzinach. Trudno o lepszego ambasadora hokeja w naszym kraju niż Mariusz Czerkawski. Byłego zawodnika ligi NHL, wielokrotnego reprezentanta Polski, gościliśmy na nowo otwartym lodowisku przy ulicy Wschodniej. A to w związku z czwartym ogólnopolskim turniejem finałowym juniorów U12 w hokeju na lodzie. Organizacja wydarzenia była możliwa dzięki porozumieniu, jakie prezydent miasta Zgierza podpisał z uczestnikiem Olimpiady Zimowej w Albertville. Ma ono przyczynić się do skuteczniejszego zachęcania młodzieży do uprawiania sportu.
tworzymy coś, co mam nadzieję będzie pierwszym krokiem do współpracy szerszej, już wykorzystując tą aurę zimową, można powiedzieć, wręcz na zewnątrz. I to, że mamy obieg oddany, dzisiaj pełniący funkcję hali lodowej, uatrakcyjniać, dzięki temu zachęcać do propagowania aktywnego trybu życia, aktywności sportowych i gdzieś może zdobywania jakichś nowych pasji. Już od kilkunastu lat organizujemy różne turnieje, różne inicjatywy, żeby zachęcić dzieciaki i młodzież do aktywności sportowej, przede wszystkim, no, nie ukrywam, jazdy na łyżwach czy grania w hokeja. Także cieszę się, że tutaj jesteśmy tak mile widziani. Fajnie, że taki obieg jest tutaj, fajnie, że możemy zaistnieć. Z dużym prawdopodobieństwem także w przyszłości możemy liczyć na imprezy tej rangi. To wynik dobrej, wciąż rozbudowywanej infrastruktury oraz chęci promowania zdrowego trybu życia przez włodarza miasta. Zgierski Jarmark Bożonarodzeniowy za nami. Przez cały weekend od 15 do 17 grudnia w mieście Tkaczy, ale nie tylko tam, odbywały się świąteczne wydarzenia. Jarmark był główną, choć nie jedyną atrakcją, bo ideą organizatorów była integracja mieszkańców. Czy ten cel został osiągnięty? To już ocena uczestników jarmarku. Ale trzeba przyznać, że działo się dużo. Na stoiskach można było znaleźć wyroby lokalnych przedsiębiorców, zarówno gastronomiczne, jak i rękodzielnicze czy artystyczne. Odbywały się pokazy tkactwa, świąteczne animacje dla dzieci, warsztaty tworzenia ozdób świątecznych, wykłady. Na dziedzińcu miasta Tkaczy wystąpił m.in. Zgierski Chór Kameralny czy Chór Seniorów. Była też okazja zobaczyć choinkę sprzed 200 lat, którą do Zgierza przywieźli tkaccy osadnicy. Kto nie był, niech żałuje, a najlepiej niech odwiedzi jarmark za rok. To była interesująca, różnorodna i pouczająca podróż w czasie. Mamy na myśli wernisaż wystawy stałej Dzieje Zgierza w Miejskim Muzeum. Jest ona swoistą kropką nad i, bo prapoczątek ekspozycji, czyli makieta XIX-wiecznego Zgierza, była już od pewnego czasu dostępna dla zwiedzających. Dzisiaj otwieramy wystawę pod tytułem Dzieje Zgierza. Wystawę, której część już wcześniej została otwarta 5 lat temu, 5 lat wcześniej, w 2018 roku. Wernisaż ujawnił, że przyszedł najwyższy czas, aby zagłębić się w znacznie starsze i mniej eksponowane epoki. Przygotowanie ekspozycji ujawniającej tajemnice odległej przeszłości, począwszy od epok brązu i żelaza, trwało około 2 lat. Dzięki temu dziś można zobaczyć m.in. 15-wieczną izbę z fantastycznym piecem kaflowym i unikatową lampą oliwną w formie żerandola oraz wspaniałe bransolety czy naramienniki datowane na 3. tysiąclecie przed naszą erą. Słowem, jest co oglądać. Choć nie tylko. Wystawa obejmuje bowiem również eksponaty, których nie tylko będzie można dotykać, ale nawet będzie trzeba. Są to m.in. kamienne żarna czy 16-wieczny stragan. Dla najmłodszych przygotowano bogatą ofertę warsztatów, prelekcji i wykładów, które pomogą zgłębić tajemnice historii Zgierza. Dodajmy jeszcze, że po części oficjalnej wernisażu goście mieli okazję bardziej praktycznie wejść w dawno minione epoki. Było ognisko, średniowieczne dania i możliwość poznania na przykład elementów uzbrojenia, z którymi dziś raczej już nie mamy do czynienia. Maria Pakulnis była bohaterką ostatniego tegorocznego spotkania z cyklu Co za gość. Znakomita aktorka pojawiła się pod koniec listopada w filii biblioteki przy ulicy Długiej 29A. Na spotkaniu ze Zgierzanami artystka mówiła m.in. o przełamywaniu nieśmiałości, o dzieciństwie i dorastaniu w wielodzietnej rodzinie, o swoich niełatwych emocjach, ale także o trudnym związku w życiu dorosłym. Pretekstem do spotkania była jeszcze gorąca książka Moja nitka. Propozycja powstania tego wywiadu rzeki była dla aktorki dużym zaskoczeniem. Mnie to zaszokowało, że w ogóle taka propozycja pada. I się długo zastanawiałam, zadawałam i byłam pełna wątpliwości. Nie zabrakło oczywiście wątków filmowych, zarówno tych, które dotyczyły wielkiego kina, jak choćby Johnny, Dekalog 3 czy Dolina Issy, jak i tego bardziej komercyjnego, jak na przykład Ekstradycja. Wywiad z Marią Pakulnis można przeczytać w świątecznym wydaniu miesięcznika Zgierz moja przestrzeń, dostępnym w wersji papierowej w miejskich instytucjach kultury oraz w internecie. Sporo kultury w tym wydaniu serwisu, a to jeszcze nie wszystko. Na koniec zaglądamy do Starego Młyna. Przy Długiej 41A trwa niecodzienna wystawa fotografii Sentymenty autorstwa Kariny Lisieckiej, młodej fotografki, która nie kryje fascynacji stylem epoki PRL,
choć sama tych czasów pamiętać nie może. Wernisaż odbył się dosłownie kilka dni temu. Nie ukrywam, że do każdej sesji zdjęciowej rozpisywałam scenariusz, rozpisywałam fabułę, charakterystykę bohatera i to właśnie wszystko pozwoliło na to, że to wszystko tak wygląda, jak wygląda. Może jeszcze nie wszyscy wiedzą, że kino w Starym Młynie całkiem niedawno oficjalnie znalazło się w sieci kin studyjnych. No to sprawdźmy, co będzie słychać i widać na srebrnym ekranie jednego z najnowocześniejszych kin tego rodzaju w Polsce. W tym roku zapraszamy naszych widzów na specjalne przedpremierowe pokazy Akademii Pana Kleksa, która wchodzi do kin 5 stycznia i na dwa pokazy, dwie retransmisje koncertu Andrzeja Rie, Śnieżne Boże Narodzenie. Od nowego roku nie tylko Akademia Pana Kleksa, ale także Wyfrunięci, świetna animacja producentów Minionków, to jest produkcja dla najmłodszych, a dla nieco starszych i bardziej wymagających widzów przede wszystkim Biedne Istoty, ale też nie zapomnieliśmy między innymi o Kosie, który podbił serca widzów na festiwalu w Gdyni. W związku z tym, że jest to ostatnie w tym roku wydanie magazynu, chcielibyśmy złożyć naszym widzom najlepsze życzenia. Zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Życzenia dla Państwa ma również prezydent miasta Zgierza, Przemysław Staniszewski. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, w tym szczególnym czasie świąt Bożego Narodzenia, w dniu własnym, władz miasta Zgierza, chciałbym życzyć Państwu samej pomyślności, dużo zdrowia, radości i czasu na spędzanie z najbliższymi, aby ten czas świąt był czasem szczególnym, ale także owocował na to, co przed nami, a więc rokiem 2024, który mam nadzieję będzie obfitował w same pozytywne chwile. Wszystkiego dobrego. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia w nowym roku.